Dobry wieczór Państwu. Kiedy kurator wystawy, pan Piotr Czyż, rozpoczynał pracę nad swoim artystą, rozmawialiśmy o tym, że w zasadzie tej wystawie powinny towarzyszyć takie wykłady dotyczące tak szerokiego tła, w którym Łopiński się poruszał. Nie tylko jako artysta, ale także jako animator życia artystycznego grafików w Polsce. Bo to też była bardzo ważna część jego życia. I może pozwolę sobie wyjaśnić ten tytuł z badań nad grafiką autorską drugiej połowy XIX wieku, bo tak naprawdę będzie to taki z siłą rzeczy skrótowy przegląd wszystkich wydarzeń artystycznych i życia społecznego artystów w Europie w tamtym czasie. Głównie oczywiście dotyczący najważniejszych ośrodków, czyli takich najważniejszych miejsc, w których grafika autorska w XIX wieku mogła uzyskać status odrębnej części sztuk pięknych. Zaczniemy od Francji i od akwaforty, która jest wielką miłością francuskich artystów. Od momentu, kiedy w szkole Fontainebleau, jeszcze na przełomie XV i XVI wieku, pierwsze akwaforty powstały, tak ta miłość cały czas trwała. Aczkolwiek z biegiem czasu głównie akwaforta stała się bardzo dobrą technicznie, ale jednak taką dziedziną sztuki, która towarzyszyła drukom. I w XIX wieku, a szczególnie w drugiej połowie, zaczęła się odrywać od tej swojej funkcji ilustrującej z powrotem w samodzielną dziedzinę sztuki. Artyści, których nazywamy painter grawerami, czyli malarzami, grafikami, to jest taki specyficzny termin oznaczający artystów, którzy mając pewne podstawy techniczne, technologiczne, pewne umiejętności nabyte w warsztatach graficznych, jednak nie trzymając się ściśle zasad warsztatowych, popchnęli jak gdyby tę dziedzinę twórczości w XIX wieku w kierunku eksperymentu, w kierunku pewnych zmian i technicznych, i technologicznych, i także tej warstwy wizualnej, niekoniecznie przestrzegając wszystkich wcześniej obowiązujących zasad. W tym celu stworzyli w 1862 roku Towarzystwo Akwafortistów dla podniesienia rangi swoich działań, bo to zawsze jest ważne, żeby grupa ma większą siłę niż pojedynczy człowiek. Natomiast wcześniej grupa, którą znamy jako Barbizończyków, w latach 50. już uprawiała pewne pierwsze eksperymenty techniczne. Towarzystwo Akwafortistów miało, jak to we Francji, swoją wspaniałą siedzibę. Tutaj widzimy rycinę przedstawiającą właśnie to jej siedzibę. Ona oczywiście, to nie był tylko miejsce spotkań, ale także miejsce, gdzie przede wszystkim grafikę się sprzedawało. Czyli był to rodzaj galerii, tak byśmy to dzisiaj określili, sprzedającej ryciny. Ale była to też bardzo ważne miejsce, w której powstawały nowe pomysły na to, w jaki sposób propagować grafikę wśród kolekcjonerów i odbiorców, a także miejsce, w którym odbywały się ważne wystawy.
Właściwie takim prekursorem tych wszystkich działań wokół eksperymentów z akwafortą, najważniejszym artystą był Koro. Tutaj mamy z naszych zbiorów, jeszcze tylko zaznaczę, że wszystkie ryciny pokazywane dzisiaj, te, które nie będą miały osobnego znaczenia, pochodzą ze zbiorów Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie. I tutaj właśnie z naszych zbiorów widzą Państwo jedną z jego wczesnych rycin, stanowiących owoc podróży Korota do Włoch, z których ze szczególnym upodobaniem przedstawiał pejzaże z okolic Rzymu. Ta praca została wykonana w technice akwaforty, a więc można przyjąć, że jej pierwszy zarys powinien pojawić się na płycie Korota przed 1855 rokiem. Bowiem od tego roku Koro rozpoczął studia nad nową techniką, która nazywa się cliché vert, i porzucił akwafortę. Czyli do 1855 roku pracował nad akwafortami, po 1855 roku zaczął pracować ze szklanymi matrycami. Natomiast to jest taka technika, która w pewnym sensie łączy. Matrycę wykonuje się w ten sposób, że ona w zasadzie łączy ze sobą technikę, którą byśmy nazwali parafotograficzną, z techniką trawioną. Ponieważ podłoże jest bardzo kruche i niewielką ilość odbitek można było z niej wykonać, to w zasadzie oprócz niewielkiej ilości artystów już trochę później ta technika została zarzucona. Wracamy jednak do akwafort Korota. Ta prezentowana rycina pojawiła się po raz pierwszy na salonie paryskim w 1866 roku i akurat jest to stan drugi tej ryciny. Stanowi, to znaczy to jest odbitka, która została wykonana przed umieszczeniem na niej napisów wydawniczych i przed wydawniczym retuszem, który trochę zmienił, a właściwie podkreślił jeszcze lewą część kompozycji. Rycina ta stanowi duży rarytas kolekcjonerski, ponieważ została odbita w niewielkiej ilości egzemplarzy. W większej ilości egzemplarzy została wydana jeszcze dwa razy dla Towarzystwa Akwafortistów w trzech tekach wraz z pejzażami z Włoch i pamiątkami z Włoch. Przez dwóch wydawców, o których jeszcze będziemy mówić, Cadarta i Delatra. Ci ostatni jako wydawcy i jednocześnie właściciele zakładu graficznego wnieśli niemały wkład w rozwój tej dziedziny sztuki. Grafika jako dziedzina artystyczna wymaga bowiem znakomitego warsztatu, aby zamysł artystyczny mógł osiągnąć mistrzowską formę. Jak mówiłam, paintgrawerzy w zasadzie nie byli wykształceni warsztatowo i musieli często współpracować z zawodowymi rytownikami i drukarzami. Szczególnie, że prasy do akwaforty, prasy drukarskie były bardzo drogie i mało kto mógł sobie pozwolić na posiadanie samodzielnej pracy. Równocześnie podniosło to znacznie rangę warsztatów współpracujących z tymi artystami, ponieważ także takie eksperymenty technologiczne bardzo inspirowały z kolei drukarzy i zawodowych grafików do następnych faz poszukiwań artystycznych. To jest kompozycja wykonana przez Mieta Kopaczerowów i oczywiście jest ona związana ze słynnym obrazem, który właśnie wszyscy znają. Natomiast tutaj widzimy odbitkę, którą Państwu pokazuję, ze względu na tę kompozycję także, ale chciałabym też pokazać, nie wiem, mam nadzieję, że jest to widoczne, bo to duże powiększenie, jest, że ona właśnie została odbita przez Mileta w warsztacie graficznym Delatra, Augusta Delatra, który to adres wydawniczy znalazł się na dolnej krawędzi tej kompozycji, wraz z adresem samego zakładu, i to był właściwie, jeśli chodzi o ten okres
w historii grafiki taki standard, a szczególnie Delattre i wszyscy wydawcy związani w tym czasie z Towarzystwem Akwafortistów umieszczali te napisy, za zgodą oczywiście autorów samych rycin, dla podkreślenia rangi swojego warsztatu, ale także dlatego, że oni stanowili gwarancję jak gdyby jakości samej odbitki. Równocześnie ta rycina, którą Państwo oglądają, związana jest z jednym z wcześniejszych szkiców. O, zaraz, to jest właśnie ten szkic. My go nie mamy niestety w naszych zbiorach, wykonany czarną kredką. Tutaj mamy do czynienia oczywiście z tym takim klasycznym przełożeniem przy akwaforcie, czyli kompozycja jest akwaforta jest kompozycją w lustrzanym odbiciu. I ten rysunek pochodzi ze zbiorów British Museum, z ich gabinetu rycin. Ta rycina właśnie, a nie obraz, zainspirowały dużo później Van Gogha do wykonania rodzaju własnego szkicu do tej kompozycji. Van Gogh w ogóle bardzo często pracował z rycinami innych autorów, przetwarzając je i potem często według tych kompozycji malując obrazy olejne, ale to już zupełnie osobny problem, myślę, że na zupełnie inny wykład. Ta rycina pochodzi z takiego bardzo dobrego, ale mało znanego zbioru znajdującego się w Belgii. I właśnie tutaj ją pokazujemy. O samym Auguste Delattre, który był oprócz tego, że był założycielem i wydawcą, założycielem stowarzyszenia i wydawcą posiadającym własny warsztat, też był znakomitym rytownikiem. Szczególnie piękne są jego impresjonistyczne miękkie werniksy i suche igły. A tutaj pokazuję Państwu bardzo specyficzną rycinę, a mianowicie mamy jego autoportret przy prasie do tłoczenia akwaforty, który z jednej strony jest rodzajem reklamy, bo jak Państwo widzicie, spod tej prasy wyfruwają rozmaite kompozycje, które artyści odbijali w jego pracowni, ale równocześnie jest to rodzaj takiej strony tytułowej do jednego z najsłynniejszych słowników poświęconych wtedy współcześnie żyjącym artystom grafikom. Słynny słownik Henriego Beraldiego, który po prostu zamówił do tego słownika jako ilustrację takie fronty spisy wykonywane przez rozmaitych artystów. Jeszcze potem do tego wrócimy. Także tutaj jest taka strona, taka winieta tytułowa z autoportretem Delattre'a, z jego jakby taką miniaturą jego ryciny z tym wiatrakiem na dole, a u góry z kolei ten widok Londynu, bardzo charakterystyczny, wiąże się z tym, że w 1860 roku Whistler i Haydn, dwaj najznakomici w tym czasie graficy brytyjscy czy amerykańsko-brytyjscy, zaprosili Delattre'a do Anglii, aby przeniósł swoje doświadczenia francuskie na grunt brytyjski. Wydawnictwo Delattre'a pozostało wtedy pod opieką jego brata Charlesa, a on sam w pracowniach Muzeum w South Kensington prowadził kurs opracowania i wydawania nowoczesnej grafiki autorskiej i te zajęcia odbywały się cyklicznie aż do 1976 roku. W jego londyńskim atelier, które reklamuje tam właśnie w prawym górnym rogu ryciny, swoje próbne odbitki wykonywali w tym czasie Seymour Haydon, Jacques Mar, Merion, a także Félix Braquemont, który co prawda był Francuzem, ale był też najbliższym współpracownikiem Delattre'a. Był podobnie jak on malarzem, rytownikiem, litografem, pisarzem i działaczem wszystkich możliwych ówczesnych stowarzyszeń artystycznych Paryża. Pierwsze ryciny wykonał już pod koniec lat 40., a w 1852 roku powstała jedna z jego najbardziej znanych prac,
który taki rodzaj trąb oleju, czyli martwa kaczka przybita gwoździami do drzwi. Sam Beraldi poświęcił mu osobny tom swojego słownika, który otwierała inna jego bardzo znana praca, a mianowicie kaczka niosąca w łapach, czy właśnie kaczor niosący w łapach gazetę, co stanowiło rodzaj, no oczywiście dla wtajemniczonych, takiego przewrotnego nawiązania do bardzo znanej ilustracji prasowej wykonanej przez Braconda wcześniej, od której zaczęła się w ogóle cała anegdota o słynnej kaczce dziennikarskiej. To był właśnie taki kaczor, trochę inaczej przedstawiony, z 1956 roku. I ta kaczka niesie gazetę, ona, przepraszam, nie niesie gazety, tylko frunie, a u góry ten cały wiersz w tłumaczeniu na polski brzmi cudowne, dziwne, zastanawiające. Dobrzy ludzie, słuchajcie, opowiem wam historię o tym, co stało się daleko stąd. Ta kompozycja, która przez dziennikarzy została nazwana Kaczka, krzykacz polityczny, pierwotnie została wydana jako rycina satyryczna dla L'Artiste i stąd się w ogóle wzięła cała historia o kaczce dziennikarskiej. To sformułowanie właśnie z tego czasu pochodzi. Tam na dole właśnie jest ta adnotacja, że ilustracja wykonana została dla tego czasopisma. Tutaj my niestety też nie mamy, mamy tego, tę kompozycję z Beraldiego, natomiast niestety nie mamy tej kompozycji. Tutaj jest reprodukcja, pochodzi z Metropolitan Museum of Art. Braconte ciągle dokonywał prób oddania w technikach graficznych szeroko rozumianych postulatów impresjonistów. W jego przypadku objawiło się to w traktowaniu kompozycji graficznych jako szkiców, które wiecznie przepracowywał. No, nierzadką rzeczą było to, że wykonywał 8 stanów danej ryciny. I właśnie w taki sposób przepracowywał bardzo ładną aquafortę ukazującą jego żonę Marie Pasqui-Quiveron, która sama była znakomitą malarką i graficzką, jedną z zapoznanych zupełnie postaci. Parę lat temu w Paryżu była wystawa poświęcona kobietom impresjonistkom i tam po raz pierwszy chyba od czasów impresjonistów jej obrazy były pokazywane. Tutaj została przedstawiona jak w takiej scenie, gdzie rysuje portret swojej siostry Louise. Bardzo częstej modelki, zresztą nie tylko jej, ona także pozowała do obrazów innych impresjonistów. Jest to taras willi znajdującej się na terenie manufaktury w Sèvres, ponieważ Braconte był przez jakiś czas kierownikiem artystycznym tej manufaktury porcelany. I właśnie ta kompozycja miała aż 8 stanów. Inna jego praca w ogrodzie zoobotanicznym nie tylko miała liczne stany, ale także została w pewnym, tutaj jeszcze pokażę może kolejny, ten stan, znaczy właśnie proszę zwrócić uwagę na jednak zasadnicze przepracowanie tej kompozycji, ale także została w pewnym momencie przygotowana do odbicia jej w wersji barwnej. No, niestety próba ta nie była bardzo udana, jak widać. Chyba kolor jednak zaszkodził tej kompozycji. Wszystkie płyty, i te z zarysem akwafortowym, i te przygotowane do nałożenia koloru, zostały przez artystę zniszczone. Te prezentowane odbitki to pojedyncze, próbne egzemplarze znajdujące się obecnie oprócz tej pierwszej biało-czarnej, to jest z naszych zbiorów, ta barwna i ta taka mocniej wytrawiona znajdują się obecnie w zbiorach Biblioteki Narodowej Francuskiej w gabinecie rycin. Wstępem do omówienia następnego zagadnienia niech będzie bardzo piękna praca Piera Bonarda, litografia piórem na płycie cynkowej,
Jest to ilustracja do książki autorstwa słynnego Ambroise'a Vollarda, Życie świętej Moniki. Zanim Bonnard przystąpił do zilustrowania tej książki, wcześniej pracował z Vollardem przy innych bibliofilskich wydawnictwach, ponieważ Vollard był w ogóle zwolennikiem nie tylko rycin autorskich jako takich luźnych plansz, ale przede wszystkim także bibliofilskich wydań książkowych, wydawanych w niewielkich ilościach egzemplarzy z oryginalnymi rycinami. I Bonnard był jednym z głównych artystów, którzy z nim współpracowali. Wykonał barwne ryciny, które są znane jako cykl Kilka aspektów życia w Paryżu. Także wydał aż 109 litografii do luksusowego wydania Parallèlement Verlaine'a. I ilustrował także dzieła Octave Mirbeau. Praca nad ilustracjami do Życia świętej Moniki objęła ogromną ilość rycin. Artysta wykorzystał tam aż 3 techniki. Litografię na cynku do ilustracji właściwych, które były umieszczone na takich wklejkach wszytych do tekstu. Drzeworyty do frontyspisów i przerywników. I 17 akwafort zamieszczonych na końcu książki luzem. Wszystkie formy odpowiadały sobie estetycznie, łącznie z zamarkowaniem w przypadku litografii odcisku płyty. W trakcie opracowywania książki Bonnard wykonał jeszcze w formie monotypii pomniejszone wyklejki i odbił je na jednej karcie z cyframi paginacyjnymi. Książkę wydano w 340 egzemplarzach, w tym 50 na Welinie. To był tylko dla kolekcjonerów, trzeba było wcześniej wykupić odpowiedni abonament. I właśnie ta rycina, którą szczęśliwie mamy w swoich zbiorach, należy do tej grupy tych pierwszych 50 odbitek. To jest poprzez tą cynkografię, czyli litografię na płycie cynkowej, przechodzimy do następnego. O, tu jeszcze chciałam pokazać Państwu fragment tej ryciny z monogramem Bonnarda. On bardzo często właśnie w taki sposób sygnował swoje prace. I poprzez cynkografię przechodzimy do litografii. Powstanie w 1884 roku towarzystwa zrzeszającego artystów francuskich zajmujących się litografią spowodowało ponowne zainteresowanie techniką barwnej litografii w jej artystycznym aspekcie. Dalsze prace nad barwnymi rycinami są związane z powstaniem wydawnictwa L'Estampe Originale. Ponieważ barwna litografia nie cieszyła się dobrą opinią, bo zazwyczaj kojarzyła się Francuzom szczególnie z takim wydawnictwem właściwie takich ludowych, nieomalże druków, które jest znane pod nazwą Epinal, to jednak zainteresowania szczególnie malarzy, impresjonistów zwróciło się w kierunku barwnej litografii i po licznych próbach i dywagacjach doszli do wniosku, że trudności nie wynikają z problemu z materią, ale z tego, że brakuje grafików warsztatowych, którzy dzięki swoim umiejętnościom i wystarczającemu artyzmowi nadadzą tej dziedzinie grafiki lekkości i potrafią tak skomponować nakładanie się kolejnych barw na siebie, żeby uzyskać właściwe kolory. Więc ten problem barwnej litografii w sztuce francuskich impresjonistów był związany z eksperymentami technicznymi, w które zaangażowani byli w równym stopniu malarz, twórca kompozycji, litograf przenoszący kompozycję na kamień, ściśle z nim współpracujący i na końcu drukarz z zakładu litograficznego. Postacią, której francuska litografia autorska zawdzięcza najwięcej, był właśnie wspomniany Ambroise Vollard, który pod koniec lat 90., w 96 i 97 roku wydał 2 albumy, chyba najsłynniejsze, jeśli chodzi o wydawnictwa litograficzne w tym czasie.
I to on do udziału w tym przedsięwzięciu namówił wielu artystów, którzy dotychczas nie byli zainteresowani pracami graficznymi. I tutaj mamy właśnie przykład jednej z takich prac. Przy czym ona jest na tyle specyficzna i cała historia z nią związana, że myślę, że warta uwagi, ponieważ tak naprawdę Cézanne nie był zainteresowany barwną litografią. On zajmował się malarstwem i w zasadzie grafika nie bardzo go interesowała. Natomiast wykonał, ponieważ Cézanne miał takie swoje obsesyjne motywy, jednym z tych motywów oprócz Góry Świętej Wiktorii pod Aix były właśnie kompozycje postaci w pejzażu. On to tak nazywał zresztą te swoje prace. I uznał, że warto byłoby, ponieważ wykonywał wiele właściwie od początku swojej twórczości takich kompozycji malarskich, szkiców, malarskich obrazów olejnych, uznał, że trzeba spróbować, jak to będzie wyglądało w takim szkicu litograficznym. Z tym, że zgodził się właściwie na wykonanie wersji, ale tylko czarno-białej. Czarno-białej litografii, uznał, że z tym sobie poradzi. Natomiast Vollard ze wszystkich sił parł do tego, żeby jednak ta kompozycja została pokolorowana w jakiś sposób. I zrobili to w ten sposób, że artysta tę kompozycję wykonał zimą lub wiosną 1896 roku. Ona miała być wydana w drugim albumie, czyli w 1897 roku. I we współpracy z litografem, najbardziej chyba cenionym przez wszystkich artystów w tym czasie, Augustem Klotem, zgodził się na to, żeby Klot według jego takiego patrona barwnego, który został w ten sposób zrobiony, że najpierw została wykonana czarno-biała litografia, którą Cézanne sam narysował na kamieniu litograficznym, odbita i on na tej odbitce patronalnej naniósł barwy akwarelami i jakby według tego ten zawodowy litograf przy niezmiernej ilości konsultacji z Cézannem wykonał już te kamienie, z których później były odbijane kolory na tej litografii. Cézanne nie był zadowolony, bo on traktował zawsze rysunek, także barwny rysunek, jako integralną całość. Wszystkie elementy w jego rysunkach budowały w taki sam sposób kompozycję. I właściwie napisał, bo zachowała się szczęśliwie korespondencja między nim, Vollardem i Klotem, napisał, że on uważał, że wersja czarno-biała jest skończoną wersją, a w to, że zgodził się na pozostawienie litografowi naniesienia koloru, no wynikało z tego, że po prostu sam był ciekawy, jak ten eksperyment wypadnie, a Vollard go zapewniał, że Klot jest znakomitym litografem i zresztą był. Pomimo swojej niechęci do sprzedawania odbitek stanowych, bo Vollard nie był zwolennikiem odbitek stanowych, uważał, że kolekcjonerzy nie będą ich kupowali, w tej sytuacji Vollard puścił w obieg kilka egzemplarzy tego tak zwanego drugiego stanu małych kąpiących się, czyli tej wersji barwnej. Jednak ta wersja nie uzyskała pozytywnych opinii ani krytyków, ani kolekcjonerów. W związku z tym, oprócz tych kilku egzemplarzy barwnych, wersja, która została, ostatecznie trafiła do drugiego albumu, w większości została odbita tylko w czerni i bieli. Jednak kompozycja barwna zreprodukowana w L'Estampe L'Affiche obok prac Whistlera i Forena wzbudziła powszechne zainteresowanie samych artystów i do tego stopnia, że także Józef Pankiewicz, który, o, to jest taki fragment tutaj właśnie, żeby pokazać Państwu, jak to wygląda w przybliżeniu. Józef Pankiewicz w czasie, kiedy przebywał w Paryżu,
I oglądał także obrazy Paula Cézanna, ale bardzo zainteresowały go litografie, te dwie litografie, bo Cézanne oprócz tych małych kąpiących się jeszcze też w biało-czarnej wersji zrobił litografię dużych kąpiących się, wykonał właśnie takie studium. Tutaj co prawda w tytule jest opisany ta kompozycja, że ona jest według obrazu Paula Cézanna, natomiast jednak generalnie Pankiewicz w swoich zapiskach, bo my mamy na szczęście też razem z pracownią Pankiewicza pozyskaliśmy jego bardzo obfitą francuską korespondencję i on pisze tam, że generalnie wzorował się na litografiach, tych dwóch litografiach Cézanna, oprócz obrazów, które też widział. Jak Państwo pamiętają, jakiś czas temu odbyła się w Warszawie wielka monograficzna wystawa Józefa Pankiewicza i koleżanki z Działu Polskiego bardzo precyzyjnie opisały te wszystkie wydarzenia związane z fascynacją Pankiewicza Cézannem. Tutaj mamy przykład innej pracy Piera Bonarda, związanej z innym już wydawnictwem, które było z kolei związane z taką bardzo ważną książką krytyka sztuki André Meleria, który w 1898 roku wydał książkę pod tytułem Litografia oryginalna w kolorze. W tej publikacji w sposób dosyć kategoryczny wymienił 40 artystów, których uznał za najważniejszych dla rozwoju kolorowych druków artystycznych. No, oczywiście najwięksi wśród nich jego zdaniem to Henri Toulouse-Lautrec ze wspaniałym cyklem L oraz młodzi malarze z ugrupowania nabistów, właśnie Pierre Bonnard, Edouard Villard za swój cykl Pejzaże i wnętrza i Maurice Denis ze swoim portfoliem Miłość. Wokół sztuki artystów nowoczesnych działających w szeroko pojętych awangardach XIX i początku XX wieku zarysowały się dwie tendencje, reprezentowana przez poszukujących sposobów na reprodukcję nowych form pastelowych, wydawców i właścicieli zakładów graficznych oraz postawa paintgrawerów wykorzystujących nowe medium graficzne, którym była barwna litografia, do wykonywania eksperymentów w ciągłym poszukiwaniu najdoskonalszego środku wyrazu. I właśnie ta praca Piera Bonarda, znajdująca się w wydawnictwie, z którego jeszcze parę przykładów Państwu za chwilę pokażę, należy do takiej próby, do tego drugiego sposobu traktowania barwnej litografii, czyli ciągłego eksperymentu i znajdowania rozmaitych możliwości, które rzeczywiście kamień litograficzny daje, jeżeli się umie z nim postępować. Claude Roger Marx w swoim opracowaniu podsumowującym dokonania artystyczne epoki Ryciny oryginalne we Francji od czasów Maneta do dnia dzisiejszego, wydanej w Paryżu w 1939 roku, określił Bonarda jako jednego z dwóch najważniejszych francuskich artystów zajmujących się litografią. Bonard rzeczywiście, zawsze uważamy Toulouse-Lautreca za twórcę plakatu współczesnego, natomiast Bonard był artystą, który pierwszy zastosował taką bardzo swobodną kompozycję litograficzną właśnie do plakatu. To jest jej przykład, to też jest ze zbioru Biblioteki Narodowej Francuskiej, my go nie mamy niestety. W 1891 roku wykonał serię interesujących plakatów, których kompozycje w nowatorski sposób rozwiązywały problem formy i barw. Kompozycja w ogrodzie to już jest zupełnie inny sposób patrzenia na litografię. Ona jest w zasadzie dwubarwna z niewielkimi uzupełnieniami, co dało też artyście swobodę, bo w rezultacie musiał wykonać dwie matryce, a właściwie trzy, ale to tak jak mówię, to już była bardzo niewielka korekta. I dzięki temu mógł po prostu bardzo swobodnie użyć rysunku i później na drugim kamieniu litograficznym wykonać całą tą zieloną
zieloną poświatę. Tym bardziej, że Bonnard w tym czasie bardzo, Bonnarda w tym czasie bardzo zajmowało właściwie taka idea miasta ogrodu w kontraście do miasta, które jest brudnym, hałaśliwym miejscem, które wytwarza cały przemysł i miastem, które niszczy człowieka nie tylko fizycznie, ale także psychicznie i duchowo. I to jest właśnie jego odpowiedź na taką wizję miasta maszyny, czyli miejsca ogrodu, który staje się schronieniem dla osób najbardziej narażonych na działania tej niszczącej machiny miejskiej, czyli dzieci i zwierząt. Tarcina ukazała się w październiku 1895 roku i towarzyszyła pierwszemu tomowi wydawnictwa PAN. Jeszcze chciałabym Państwu, zanim przejdziemy do następnych rzeczy, pokazać kolejne przykłady barwnych, znaczy litografii w ogóle, które ukazały się z kolei w wydawnictwie, w takiej wielkiej tece graficznej, która się nazywała Germinal, o niej jeszcze chwilę później powiem, natomiast na razie kilka przykładów. To jest macierzyństwo Eugène Carriera, który w latach 90. właśnie wykonał cały szereg kompozycji pokazujących właśnie temat macierzyństwa. Krytycy, opisując jego pracę, podkreślali bardzo taką psychologiczną intensywność, wydobycie emocji i wyrazu umysłowego i duchowego modela, który ich zdaniem wynika nie tylko z pomysłu na kompozycję, ale także ze bardzo swoistego stosowania techniki opracowania kompozycji na kamieniu. To wszystko jest takie mocno roztarte, bardzo, bardzo niekonkretne, praktycznie nie ma tutaj rysunku, wszystko się odbywa trochę jak w drzeworycie kieroskurowym, gdzie jest tylko światło i cień i mocno, mocno skontrastowane. Dzięki temu zabiegowi autor uzyskał zwartość i intensywność materii poprzez częste stosowanie kombinacji nakładających się odbitek z dwóch kamieni, pomimo ich jednobarwności, lawowaniu i ryciu w kamieniu, aż do uzyskania efektu niemal rzeźbiarskiego. W oglądanej przez Państwa kompozycji przedstawił swoją żonę Sophie z urodzoną w tym samym roku Arsène, ostatnim dzieckiem Carrierów. Następna praca z tego samego wydawnictwa to jest praca Maurice'a Denis. Ona jest bardzo delikatna, niestety niezbyt dobrze się reprodukuje. Wybrałam fotografię taką, która wydawała się najbardziej intensywna. Motyw nimfy wpinającej kwiaty we włosy Maurice Denis w tej litografii wyjął jak gdyby ze swojego osobnego obrazu kilka figur w wiosennym pejzażu. To równocześnie jest portret jego żony, dosyć wcześnie zmarłej, która jest taką jedną ze stałych modelek w tym czasie. W tym wiosennym pejzażu w obrazie ona jest przedstawiana, tam jest wiele tych postaci, natomiast to zawsze jest ona. I tutaj przedstawił ją w tej litografii właśnie jako taką pojedynczą osobę. Ten motyw powtarzał jeszcze kilkukrotnie w 1901 roku, już po śmierci żony, w berlińskim dodatku do wydawnictwa PAN i w projekcie witraża 7 lat później do rezydencji Jacques'a Rouchet, prominentnego krytyka i działacza kultury. A w 1909 roku stworzył jeszcze, ponieważ zajmował się wtedy ceramiką artystyczną, stworzył jeszcze wazę, która też ten motyw powtarza. I wielokrotnie
jeszcze szkicował jej postać, później już tylko w zasadzie na podstawie tych szkiców wykonywał kolejne warianty tej kompozycji. To jest też bardzo ciekawa rycina, bardzo ciekawa litografia z bardzo ciekawą historią, należąca też do tego, znaczy też była wydana w tej samej tece. Jak Państwo widzicie, teka powstała w 1899 roku, a więc już po śmierci Van Gogha. Ale wydawca tej teki bardzo chciał, żeby praca Van Gogha znalazła się w niej. I szczęśliwym zbiegiem okoliczności udało mu się pozyskać od brata Van Gogha, Vincenta Teodora, akwarelę, będącą bezpośrednim pierwowzorem dla obrazu, które w kilku obrazów, które w maju 1888 roku Van Gogh wykonał w okolicach La Croix w Prowansji. Tym obrazom towarzyszyły też cztery rysunki, dwa z nich to były akwarelowe szkice, a dwa takie monochromatyczne repliki. I właśnie jeden z tych akwarelowych szkiców, który tutaj Państwo widzicie, udało się wydawcy teki pożyczyć od kolejnego jej właściciela, i na podstawie tej akwareli, tego rysunku z akwarelą, Emil Rudolf Weiss, też wybitny litograf i drzeworytnik działający w tym czasie w Paryżu, zrobił właśnie tę litografię. Był to rodzaj, w zamierzeniu, rodzaj takiego pośmiertnego hołdu dla geniuszu Vincenta Van Gogha. Tutaj jeszcze jedna kompozycja, która stała się podstawą dla Toulouse-Lautreca do przygotowania całej serii rycin poświęconych Mademoiselle Marcel Lender. Czyli w rzeczywistości Annie Marie Bastien, jednej z całego szeregu przyjaciółek artysty, tancerek, aktorek i śpiewaczek. Ona była gwiazdą baletu i operetki i występowała w tym czasie w takiej operetce, prześmiewczej, satyrycznej operetce Chilperic, wystawionej w teatrze Varieté. Zafascynowała, znaczy ona sama jako osoba, ale także ta jej wcielenie sceniczne Toulouse-Lautreca, który wykonał w tym czasie, kiedy operetka była grana, 17 rysunków, część w teatrze, część w swoim atelier, do którego zapraszał artystkę, prosząc ją o zaśpiewanie konkretnego kupletu. Z tych wariantów rysunkowych powstało 9 litografii obrazujących sceny z przedstawienia, 5 plansz ukazujących występ samej artystki w operetce i 4 tak zwane popiersia. I właśnie prezentowana tutaj litografia jest jednym z tych popiersi. W pierwszej wersji kompozycja została wykonana jako litografia jednobarwna w tonie oliwkowym. Paryska Galeria Lafitte dzień po ostatnim przedstawieniu operetki rozpoczęła abonamentową sprzedaż tej litografii. Natomiast Julius Schmeier Greff, założyciel i pierwszy wydawca berlińskiego czasopisma, o którym już wspominałam, poświęconego sztuce nowoczesnej Pan, w maju 1895 roku zamówił u Toulouse-Lautreca cały nakład omawianej litografii w wersji, przy czym zaznaczył, że 32 odbitki mają być właśnie w tej wersji oliwkowej, a 100 egzemplarzy w wersji barwnej
towarzyszyło tej edycji pana jako rodzaj takiej wkładki luzem, którą można było kupić za odpowiednią dopłatą. I kolekcjonerzy po prostu dokonywali różnych niecnych operacji, żeby właśnie tę litografię pozyskać. Ona jest dosyć rzadka, my ją mamy szczęśliwie, ponieważ słynny kolekcjoner, któremu Muzeum Narodowe w Warszawie zawdzięcza, a gabinet rodzin w szczególności, no naprawdę bardzo wiele, Dominik Witka-Jerzewski po prostu miał abonament i wszystkie egzemplarze pana mamy w swoich zbiorach. Ponieważ miał ten abonament i w najwyższej z możliwych kwot, które tam były proponowane, to także w jego ręce trafiła ta litografia. Przy wykonywaniu jej Toulouse-Lautrec współpracował z zawodowym litografem Henri Sternem i Edwardem Kleinmannem, który był jak gdyby litografem współpracującym z wydawnictwem PAN. Ponieważ zależało wszystkim na wykonaniu o tym, żeby te odbitki miały jak najlepszy efekt ostateczny. Tutaj ta odbitka złożyło się na nią 8 kamiennych matryc. No był to naprawdę jedno ze szczytowych osiągnięć w litografii francuskiej w tym czasie. Dodam jeszcze, że Meyergraff zapytał Toulouse-Lautreca o cenę, to znaczy tego kontraktu. Toulouse-Lautrec rzucił coś zupełnie absurdalnego. Meyergraff dotrzymał obietnicy i wypłacił mu tę absurdalne honorarium. Po czym pożegnał się z kierowaniem wydawnictwem, bo to towarzystwo, które było właścicielem wydawnictwa, uznało, że koszty po prostu są absurdalnie wysokie i przekroczył swoje kompetencje, właśnie proponując i wypłacając przede wszystkim to honorarium Toulouse-Lautrecowi. I jeszcze. Tutaj jest właśnie ten wydrukowany napis na litografii. Proszę też zwrócić uwagę na niezwykłe wyrafinowanie tego wzoru i zwrócić uwagę na to, że żeby powstała ta kompozycja, to właśnie trzeba było przygotować tych 8 kamieni, każdy ze swoim wzorem w swoim kolorze i to wszystko jeszcze, bo to też o to chodziło, żeby to wszystko potem ten dobry litograf techniczny wszystko to razem odbił w taki sposób, żeby nie dochodziło tutaj do takiego rozejścia się kolorów. I oto jeszcze kilka przykładów innych technik, które też się znalazły w tej tece. To jest drzeworyt Félixa Vallottona. Vallotton był szwajcarskim grafikiem i malarzem działającym w Paryżu, głównie w Paryżu, bo w zasadzie do Szwajcarii nigdy już nie wrócił. Ponieważ należał do kręgu nabistów, a nabiści też byli zdecydowanie zainteresowani nie tylko litografią, ale także drzeworytem, więc wiele tych drzeworytów wykonał. Tutaj mamy przykład takiego sceny, którą Vallotton zanotował podczas jednego z wieczorów, które Towarzystwo Artystów, Koneserów i Krytyków Sztuki związanych z La Revue Blanche spędzało w wiejskim domu misi Tadeusza Natansonów w 1897 roku. Pewnie Państwo misie Natanson kojarzą, to wielka miłośniczka i wyrafinowana znawczyni sztuk wszelakich, muza i opiekunka, także finansowa wielu francuskich artystów. W tym czasie była żoną Tade Natansona, wydawcy, współwydawcy i założyciela La Revue Blanche, bardzo ważnego czasopisma dla środowiska artystycznego paryskiego.
I było jasne, że wszyscy, którzy mogli, brali udział w tych wieczorach w wiejskim domu. Przy fortepianie mamy właśnie samą panią domu, Marię Godebską Natanson-Misię, która równocześnie była znakomitą pianistką, uczennicą Gabriela Fauré. W grupie mężczyzn stłoczonych po lewej stronie widać Alfreda Denisa Cortota, szwajcarskiego pianistę i dyrygenta, fanatycznego wagnerystę i bardzo promującego twórczość Wagnera. W tym czasie w Paryżu co nie było łatwe. Następnie Eduarda Villarda, a także Piera Bonarda i Xaviera Rossella, a przede wszystkim Henri de Toulouse-Lautreca, który był bardzo misią zafascynowany i wykonywał, jak zresztą wszyscy pozostali artyści, wielokrotnie jej portrety. Valoton był bardzo zafascynowany drzeworytem, także drzeworytem japońskim, który wtedy jest taki moment, kiedy ten drzeworyt japoński zaczyna bardzo mocno wpływać na sztukę awangardową ówczesnego Paryża. I właściwie głównie z tego powodu nauczył się tej techniki. Należy dodać, że jego nauczycielem i przewodnikiem w tej trudnej technice był Polak działający w Paryżu, wybitny rytownik. O, tu jeszcze jest zdjęcie z tego samego czasu, tego towarzystwa. Feliks Jasiński, którego efre zebrane przez Leopolda Welisza znajduje się w zbiorach MNW i od wielu lat mamy nadzieję, że uda nam się, podobnie jak w tym roku powstała monografia, którą Państwo możecie obejrzeć na wystawie, tak mamy nadzieję, że uda nam się też zrobić dużą monograficzną wystawę Feliksa Jasińskiego. Ono było prezentowane dawno, bardzo dawno temu w niewielkim urywku na wystawie kolekcjonerów grafiki w Muzeum Narodowym w Warszawie. No ale to już 13 lat temu, więc najwyższy czas, żeby taką wystawę znowu przygotować. Mówiąc szczerze, Feliks Jasiński był zdecydowanie lepszym rytownikiem niż Valoton, no ale jakby siedział w zaciszu swojej pracowni, dosyć wcześnie zmarł niestety. I tylko Weliszowi polska scena artystyczna zawdzięcza to, że jego prace znalazły się w ogóle w zbiorach polskich. One właściwie występują wyłącznie we Francji i w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Ponieważ Weliszowi udało się odkupić pracownię artysty od wdowy po nim, w całości właściwie. Dodam jeszcze, że Feliks Jasiński był nie tylko znakomitym drzeworytnikiem, ale też wybitnym akwaforcistą. Wykonywał zupełnie niezwykłe reprodukcje graficzne obrazów wybitnych malarzy, między innymi prerafaelitów. Zrobił wspaniałą graficzną kopię Złotych Schodów Burna Jonesa. Tak wybitną, że Burne Jones po obejrzeniu jego pracy poprawił swoją kompozycję malarską, bo Feliks Jasiński po prostu tę kompozycję na swojej wersji graficznej znacznie poprawił. I w zbiorach British Museum znajdują się różne wersje, różne stany tej pracy Jasińskiego, a także metalowa płyta, którą Burne Jones od jego żony kupił. I ona do tej pory się znajduje w zbiorach, jest przy wystawach poświęconych Burne Jonesowi czy prerafaelitom bardzo często eksponowana. Kolejną pracą, która znalazła się w omawianej tece, jest praca Paula Gauguina,
która też ma swoją taką bardzo ciekawą historię, ponieważ Gauguin w tym czasie, kiedy były zbierane te zamówienia do teki, znajdował się już daleko poza Francją. Jednak wydawcy nie wyobrażali sobie teki bez jakiejś reprezentatywnej jego pracy. On już wcześniej przygotował, w 1894 roku, miał przygotowaną płytę do wydania, ale ostatecznie wtedy nie została ona odbita. Ponieważ współpracował wcześniej z innym grafikiem, Armandem Sekenem, to poprosił go o odbicie tej płyty i właśnie w taki sposób ta praca została przygotowana. W pewnym momencie nastąpiło jakieś zawirowanie w literaturze przedmiotu i w niektórych w latach 70. to właśnie Sekin był uważany za twórcę tej pracy. Jednak ostatecznie w monografii takiej, no, jednej z najnowszych dotyczących ewy graficznego Gauguina, ta plansza została przywrócona jej autorowi. Tym bardziej, że w spisie towarzyszącym tej tece Armand Sekin w ogóle nie występuje. Jest tam ta praca przypisana Paulowi Gauguinowi i nie wydaje się, aby wydawcy w tak ważnej sprawie popełnili błąd, bo to się wszystko jakby odbywało pod ścisłym nadzorem Maison Lafitte, czyli tego wydawnictwa, które tak przygotowywało. Wszystkie te prace, bo tak ciągle mówię o tece, są częścią teki, która nazywała się właśnie Germinal, teki z 20 rycinami autorskimi, którą skomponował i wydał wspomniany już Julius Meyer Graf. Tytuł został zaczerpnięty oczywiście z powieści Zoli. W zamyśle pomysłodawców tego wydawnictwa ten tytuł miał być takim symbolicznym nawiązaniem do nowoczesności i rewolucyjnych zmian w sztuce, których przejawy zaprezentowali właśnie w tym wydawnictwie. Teka zawiera 20 rycin autorskich. Zaproszonym artystom pozostawiono swobodę co do wyboru tematyki, techniki, formatu, a nawet rodzaju papieru, na którym odbito pracę. Wydawnictwo przygotowało 100 numerowanych egzemplarzy teki. Oprócz rycin tece towarzyszyły dwie plansze, tytułowa z winietą i stosownymi informacjami wydawniczymi oraz listą autorów i tytułami ich dzieł. Na drugiej planszy znalazł się tekst znanego krytyka Gustawa Geffroy. To jest właśnie strona tytułowa tej teki. Muzeum Narodowe w Warszawie stało się szczęśliwym posiadaczem tej teki, która naprawdę jest wielką rzadkością, ponieważ te ryciny były na tyle znane i wykonane przez sławnych artystów, że one się po prostu, jakby teki zostały rozbite i były sprzedawane jako pojedyncze egzemplarze. My mamy całą tekę, którą ofiarował nam jeden z, w dwudziestoleciu międzywojennym, jeden z naszych darczyńców ku pamięci swojej żony, która uwielbiała Zolę i jego powieści. I kiedyś, jak razem byli w Paryżu, to właśnie trafili w jednym z antykwariatów na tę tekę. Natychmiast ją kupili i po śmierci żony właśnie została, Jan Lewicki ofiarował ją do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w 1927 roku. Tak jak wspomniałam, w zasadzie kompletnej teki, poza oczywiście Biblioteką Narodową we Francji, gdzie egzemplarz obowiązkowy zawsze jest składany, mamy tylko my, Muzeum Narodowym w Warszawie. Mamy także wspaniałą do niej okładkę i właśnie tę tytułową planszę i tekst. Michel Melot w książce o rycinach impresjonistów napisał o tece Germinal, że jest to ostatni wielki album wydawniczy,
będącej równocześnie jedną z największych zagadek interpretacyjnych, zawierający reprezentację rozmaitych kierunków w sztuce, tych wschodzących i tych ugruntowanych na przełomie wieków. Jest także ten zespół jednym z nielicznych przykładów teki tak niejednorodnej technicznie, gdzie założeniem wydawcy była prezentacja osiągnięć artystycznych i rozwiązań technicznych. Na koniec przyciąga uwagę niezwykle umiejętne połączenie wielkich nazwisk awangardowego środowiska stolicy sztuk Paryża z nazwiskami mistrzów grafiki, dzięki którym najśmielsze zamysły artystów mogły przybrać doskonałą formę. I teraz teką Germinal żegnamy się z... O, tu jest taka wspaniała, sucha pieczęć tego wydawnictwa Maison Lafitte, które zresztą bardzo... La Maison Moderne, przepraszam, które zresztą działało bardzo krótko, bo tylko do 1903 roku, no głównie ze względu na to, że wydawało rzeczy świetne, niezwykle kosztowne w produkcji i no i jakby te zasoby finansowe były coraz mniejsze. I właśnie tym akcentem kończymy oglądać scenę francuską, graficzną. Przechodzimy do Niemiec. Pokażę Państwu to wydawnictwo Pan, tak, które równocześnie było czasopismem bardzo ważnym. To jest okładka ze zbiorów Uniwersytetu w Heidelbergu. My też mamy, tak jak już wspominałam, dzięki Dominikowi Witkojerzewskiemu mamy całych 5 tomów wydawnictwa. Nasza okładka wygląda w ten sposób. Okładka z 1899 roku, powtarzająca ten motyw. I to jest kilka przykładów północnych grafików związanych, tutaj akurat Peter Behrens jest Belgiem działającym w Niemczech. Tutaj bardzo słynna rycina Felicien Robsa. W sumie rzadki temat w jego twórczości, przedstawiająca jego, znaczy rzadki temat i bardzo rzadka technika, ponieważ no, tutaj jest opisane jako miękki werniks, bo to jest rodzaj miękkiego werniksu, ale bardzo eksperymentalnego, nad którym pracował jego przyjaciel, chemik, z którym korespondował pomiędzy Paryżem, Holandią i Belgią. Tutaj taki przykład wykorzystania litografii do projektowania okładek. Wspaniała praca Maurice'a Denis, też litografia i nieoczekiwanie akwaforta Augusta Rodena, portret Antonina Prusta. Pokazuję ją dlatego, że to też jest z wydawnictwa Pan. Jest to jeden z takich przykładów używania grafiki jako rodzaju szkicu przygotowawczego do planowanej rzeźby, ponieważ Rodin pracował nad popiersiem Antonina Prusta w tym celu, żeby przygotował taki jego kilka ujęć z różnych stron jego głowy graficznych i potem je wykorzystał do modelowania rzeźby. Kete Kollwitz, no to już jakby zupełnie osobna artystka, ale tu jeszcze w takiej wersji z lat 90. też właśnie z Pana. Max Klinger. A tu chciałam, tylko nie wiem, czy widać w tam prawym dolnym rogu, powinno być widać przecudnej urody pieczątkę wydawnictwa Pan. Taka sucha pieczęć z głową fauna i numerem odbitki. To właśnie jest odbitka, znaczy sucha pieczęć, którą jest opieczętowana ta kompozycja Klingera. Leistikow w algrafii barwnej, jeden też z bardzo dobrych artystów niemieckich. Emil Orlik, Czech, ale związany z Berlinem, bardzo ważny dla rozwoju sztuki graficznej, także wydawnictwa pięknych książek. To jest sucha pieczęć, której używało wydawnictwo Brunona Cazirera, jednego z bardzo ważnych marszandów i wydawców działających w Berlinie. I kilka przykładów tek graficznych najważniejszych artystów niemieckich, uważanych za niemieckich impresjonistów.
teka poświęcona jednej z bajek braci Grimm z numerem egzemplarza, to też wszystko jest z naszych zbiorów. Inna teka litograficzna, wspaniała zupełnie teka z ilustracjami, właściwie z 15 scenami z Iliady. To jest właśnie jedna z tych, to już bardzo są takie ekspresjonistyczne prace Maxa Slevogta. Okładka do kolejnej teki ilustracji, do takiej, no właśnie do baśni z tysiąca, wyimka z baśni z tysiąca jednej nocy. Barwna litografia odbita na jedwabiu i wnętrze kolejnego wydawnictwa, z kolei o Sindbadzie żeglarzu. Tutaj widzimy, bo to on całkowicie opracował ten i wybrał czcionki, wszystkie elementy ilustracyjne, a to na taki finalik, na zakończenie, bardzo piękny. I kolejna rzecz, a mianowicie litograficzny alfabet, bardzo taka silna, znaczy taki ważny motyw w ogóle w historii grafiki niemieckiej. Od początku, kiedy w ogóle pojawił się druk, różni ważni artyści takie alfabety wykonywali. Tutaj mamy przykład pracy Lovisa Corinta, a okładka do tegoż. I jeszcze raz wracamy do Maxa Slevogta, do drzeworytów wykonanych według jego rysunku przez Reinholda Hoberga, do Don Juana. Dwa warianty i własnoręczne, znaczy autorskie akwaforty do tego samego tematu, ale to są takie szkice akwafortowe, które Slevogt wykonywał, obserwując scenę. On też w taki obsesyjny sposób chodził do teatru, ponieważ zafascynował go jeden z wykonawców głównej roli, taki słynny portugalski tenor, który wtedy podbijał scenę berlińską. Nazywał się D'Andrade, w kilku wariantach. I jeszcze przykład ilustracji znanej książki, właśnie pięcioksięgu Jamesa Fenimora Coopera, Ostatni Mohikanin. I na tym chciałabym zakończyć dzisiejsze spotkanie. Podsumowując je w ten sposób, że to oczywiście tylko był taki niewielki przegląd wszystkiego, co się w grafice od lat 50. do właściwie I wojny światowej wydarzyło. Proszę zaglądać do naszego cyfrowego muzeum. Akurat zbiory graficzne z tego czasu są dosyć dobrze w nim reprezentowane, ponieważ nasz gabinet Rycin uczestniczył parę lat temu w wielkim europejskim projekcie, dzięki któremu 5000 naszych prac zostało sfotografowanych, opracowanych i funkcjonuje w cyfrowym muzeum. Mamy tam bardzo dobre zdjęcia i one są bardzo dobrze opracowane, więc wszystko to, o czym dzisiaj mówiłam, właściwie możecie Państwo tam pod nazwiskami poszczególnych artystów odnaleźć. Staramy się to cyfrowe muzeum powiększać. Myślę, że warto tam zaglądać, ponieważ nie są nasze zbiory graficzne w Muzeum Narodowym w Warszawie, szczególnie te dotyczące XIX wieku, i jeżeli chodzi o sztukę polską, i jeżeli chodzi o sztukę europejską, są bardzo dobrze reprezentowane. Myślę, że nie może, naprawdę jest to ta część naszego zbioru muzealnego, która nie ustępuje wielkim zbiorom wielkich muzeów na świecie. Więc zapraszamy na kolejne wystawy i na kolejne odsłony cyfrowego muzeum. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przepraszam, że ta druga część była tak w galopie, ale trochę się chyba za dużo opowiadałam o francuskiej grafice. Myślę, że jeszcze nie jeden raz będziemy się mieli okazję spotkać. Dziękuję Państwu.